Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Za nami już piąty odcinek Asoki i po raz kolejny muszę powiedzieć to, co wiem przy okazji czwartego odcinka: czyli, jak na ten moment jest to najlepszy odcinek. A to zdecydowanie bardzo dobrze świadczy o serialu, że skoro z odcinka na odcinek jest coraz lepiej i każdy kolejny odcinek uważam za najlepszy, no to po prostu nie ma co więcej mówić, ten serial jest po prostu genialny. Ale w kwestii piątego odcinka jeszcze wydarzyło się coś takiego, że ja miałem przy nim takie emocje, tak dobrze się przy nim bawiłem, że kompletnie nie miałem w ogóle myśli do tego, żeby nagrać jakiś odcinek. Po prostu tak dobrze się przy tym odcinku bawiłem, że chciałem tylko się przy nim bawić oglądając i nie potrzebowałem do tego nic więcej, byłem całkowicie usatysfakcjonowany tym, że obejrzałem dobry odcinek. I dopiero jak minęło kilka dni i te wszystkie emocje opadły, no to wtedy zacząłem już myśleć, że może by jednak jakiś materiał nagrać. I faktycznie wymyśliłem coś, co myślę będzie dość ciekawe, mianowicie główny wątek tego odcinka, czyli cała podusz w czasie do Wojen Kronów, którą odbył Anakin za Soką. Jest to w sumie taka pierwsza pełnoprawna podróż w czasie w świecie Gwiezdnych Wojen, więc myślę, że warto by się na nią troszeczkę pochylić. Także w dzisiejszym odcinku trochę pochyl tym wątkiem i zwrócę uwagę na dwie rzeczy, które dla mnie były do końca niejasne, ale jakie, no to zobaczcie za chwilę. Także bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do rzeczy. Zacznijmy od krótkiego przypomnienia. Asoka zjawiała się w świecie między światami, gdzie czekał na nią jej mistrz Anakin Skywalker. Postanowił, że dokończy tening swojej uczennicy, i w ramach tego teningu udaje się w nostalgiczną podróż do ery wojen klonów. Ponownie przeżyć dwie bitwy z tego okresu, by później powrócić do świata między światami i stoczyć ostateczny pojedynek, który finalnie Tano wygrała. A w ramach nagrody za wygranie pojedynku, oraz też przy okazji zakończenie teningu, mogła po raz kolejny, a konkretnie po raz trzeci, co jest bardzo dziwne, że aż teraz się to zdarzyło, oszukać śmierć i powrócić do życia. Dobra, skończymy gdzie jesteśmy, to przejdźmy już do głównej części odcinka, czyli zastanawiania się nad dwoma pewnymi kwestiami. Pierwsza kwestia jest związana z całą podróżą w czasie. Mianowicie, kiedy Anakin i Asoka udają się do okresu wojen to z automatu przybierają formę siebie właśnie z tych czasów. I dzięki temu, w trakcie tej pierwszej bitwy, widzimy Asoka jako małą dziewczynkę z zielonymi mieczami świetlnymi, a na w jego pancerzu. Lecąc podczas drugiego wydarzenia, czyli obężenia Mandor, Asoka już jest troszeczkę starsza i ma niebieskie miecze świetlne, a teraz Anakin przybiera swoją postać taką, jak miał w epizodzie trzecim i zarazem, też właśnie w trakcie siódmego. Zonów I właśnie ta kwestia skłania mnie do zastanowienia się nad tym, jak ta podróż w czasie właściwie działa, że skoro oni przenoszą się w przeszłość, to przy okazji przybierają formę siebie z tamtego okresu. I szukając odpowiedzi na to pytanie, zacząłem się zastanawiać jak ten koncept po czasie wygląda w innych filmach i pomyślałem wtedy o moim drugim ubranym uniwersum oprócz Gryznych Wojen, czy o Marvelu. Konkretnie pomyślałem o filmie Doctor Strange Multiverse of Madness, gdzie właśnie wymieniony Doctor Strange oraz Wanda za pomocą czarnej magii przenosili się do innych wymiarów, gdzie żeby w ogóle po tych innych wymiarach poruszać, przejmowali kontrolę nad swoimi innymi wariantami. No i dobra, jak ktoś mógłby się przyczepić do tego, że Haru w Gwiezdnych Wojnach mówią o podróżach w czasie, a tu mamy podróżowanie po multiversum. Tylko, że te dwie rzeczy są ze sobą ściśle związane. Spójrzmy sobie na film Avengers Endgame. Tam bohaterowie przenosili się w czasie do przeszłości, żeby zdobyć kamienie nieskończoności. I według tego, jak to zostało wytłumaczone później w serialu Rocky'ego, kiedy oni przenosili się do jakiegoś konkretnego momentu w przeszłości, to w tym danym momencie powstało rozgałęzienie, a to rozgałęzienie stawało się alternatywną linią czasową. A te wszystkie alternatywne linie czasowe, finalnie, skadały się na multiversum. Więc ogólnie rzecz biorąc, mogło to jak najbardziej być, że Anakin i tak jak właśnie Dr. Strange Wanda, za pomocą mocy przenosili się do przeszłości i przejmowali Kotor nad młodszymi wersjami siebie, żeby w ogóle móc się po tej przeszłości poruszać. Swoją drogą taka mała ciekawostka. Kiedy szukałem w internecie jak działa podusz w czasie w Marvelu, bo nie do końca pamiętam, jak ten koncept został zaprezentowany, trafiłem na informację, że na etapie tworzenia Avengers Endgame zostało przedstawionych kilka różnych konceptów na to jak ta podróż w czasie miałaby wyglądać. Finalnie został wybrany ten, o który Wam powiedziałem wcześniej, a jednym z odrzuconych był koncept tak zwanej pożyczonej duszy. Działa on dokładnie tak samo jak dr Stench i Wanda podróżowali po Multiversum, czyli ktoś przenosi się do przeszłości i przejmuje kontrolę nad swoim odpowiednikiem z tego czasu. Zatem z jego ciała w teraźniejszości jest pozbawione duszy i czeka aż ta dusza za jakiś czas do niego powróci. Ok, więc mamy jakiś pomysł na to, jak Anakin i Asoka przeniesie się w czasie. A jak wytłumaczyć to, że Ezra w czwartym sezonie Ebejantów odbył zupełnie inną podróż w czasie? No bo jeżeli o niego chodzi, to on tylko zajrzał do portalu i przeciągnął przez niego Asokę. I patrząc na nią, nie to jakichś skutków ubocznych na zasadzie, że stała się starsza, choć jakby się nad tym zastanowić, to właściwie Asoka, kiedy została przeniesiona do przyszłości, powinna z automatu umrzeć, no bo już na tym etapie nie żyła. Natomiast nic takiego się nie stało i Tano, cała Izdowa w niezmiennej postaci, pojawia się w świecie między światami obok Ezy. Więc jak to można wytłumaczyć? Jak dla mnie można to zrobić w taki najbardziej prosty sposób, choć wydaje mi się, że jest to nawet trochę za proste, ale ogólnie, jeżeli rozmawiamy o podróżach w czasie, to jest to koncept bardzo trudny i ciężko go dobrze zrozumieć. Mianowicie, Ezra wykorzystał do podróży w czasie, żeby ratować Asokę, portalu, jednego z tych, które znajdowały się w sieci Między Światami. A na kinie Asoka, portal natomiast nie wykorzystaj. Skroker nie zniszczył most i dziewczyna, kiedy spada w przepaść, znalazła się w przeszłości. Więc można to uznać tak, że po prostu w sieci Między Światami jest kilka sposobów podróży w czasie, nie tylko. Tylko portal. Brzmi to trochę naciąganie, jednak jak powiedziałem przed chwilą świat między światami będzie trudny do oganięcia, dlatego fajnie by było, żeby ten koncept był rozwijany jak najwięcej, żebyśmy jak najwięcej informacji o nim dostali. Bo w ogóle sam wątek podróży się jest bardzo ciekawym wątkiem i ja bardzo chciałem dostać tego więcej. I tu możemy skończyć rzecz pierwszą, której się zastanawiam. Druga, natomiast jest trochę powiązana, ale też trochę inna. Mianowicie, kilkukrotnie na przestrzeni tego odcinka, Anakin przybrał formę Vejdera. Dlatego zmienił ostrza miecza świetnego z niebieskiego na czerwony. I na wyjaśnienie tego też ma pewien pomysł, choć ma wrażenie, że będzie on jeszcze bardziej naciągany niż to, że jest kilka sposobów podróży w czasie. Mianowicie, pod koniec odcinka zobaczyliśmy, że Asoka umarła przez utonięcie. Wobec tego, świat między światami pełni rolę takich, można powiedzieć, zaświatów. A w takich zaświatach, które przede wszystkim są połączone z mocą, mogą wydarzyć się wszelakie Rzeczy. Na przykład to, że Anakin ponownie tak jak tego chciał mógł zmieniać swoją formę. Oraz mógł też zaplanować to, jak ten trening przebiegnie. To znaczy, sam zaplanował to, że będzie to powód do wojen kronów i że on i Asoka będą wyglądać tak jak wyglądają. Czyli tak w wielkim skrócie można wytłumaczyć to wszystko, widzi mi się Anakina. I to jest jedna z opcji, jaka przyszła mi do głowy, a jest też opcja druga. Mianowicie to, że to nie Skywalker miał wpływ na to, jak ten cały tenik, to całe spotkanie przebiegnie, tylko miała na to sama Asoka, a bardziej podświadomość. Znaczy, że Asoka zaprojektowała to, że Anakin będzie wyglądał tak i tak, że kiedy udajesz do wojny kronów, to będą wyglądać tak i tak, oraz to, że momentami, kiedy ten strach, który ona ma w sobie, weźmie nad nią górę, to Anakin przybierze adekwatną formę, czyli właśnie wejdę. No i to już będzie na tyle w tym odcinku. Także jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. No i standardowo zapraszam Was do dyskusji w komentarzach. Pogadajmy sobie o tym co zobaczyliśmy, co uważacie o tym co powiedziałem, czy się z tym zgadzacie, czy nie, a może ktoś ma inne rozwiązanie i chciałby się nim podzielić. Po prostu standardowo zapraszam serdecznie. No i widzimy się już niedługo w omówieniu kolejnego odcinka Soki, a może w czymś jeszcze zobaczymy. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa, pa.